Siema wszystkim, że jest niedziela, to znaczy, że podróżujemy. Także zabiorę was dzisiaj w parę zajebistych miejsc na Phuket. Także sobie zobaczycie fajny materiał na pewno. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszą podróż zaczynamy od Banana Beach. Będziemy jechać całym brzegiem Phuket w górę. Co to może dużo mówić? Co zajebiste miejsce. Jest dzisiaj ze mną Bartek Wichania. Oni na pewno mi pomogą w moim filmiku. Co zrobić? Moje życie jest piękne. Muszę przyznać. No. Nie zamieniłbym tego na nic innego. Jest tu cudownie, pięknie. Mógłbym wymieniać i wymieniać. Ostatnio podsumowując wasze pomysły, stwierdziłem, że co tydzień będzie robiony odcinek z jakimiś technikami dla tych, którzy się na przykład uczą, chcieliby coś podpatrzeć. Także będę się starał robić raz w tygodniu takie rzeczy. I dodatkowo dla tych, którzy oglądają ten odcinek, taka prośba, ponieważ chcę zrobić w przyszłym tygodniu i za dwa tygodnie po prostu odpowiedzi na wasze pytania. Także piszcie w komentarzach pytania, co was ciekawi, wybiorę najciekawsze, no i po prostu odpowiem. Także podpisujcie się najlepiej imieniem, nazwiskiem, żebym po prostu później mógł powiedzieć, kto zadał to pytanie, no i odpowiedzieć na nie. Także będzie wszystko fajne. Przyjechaliśmy jeszcze teraz z Hanią i z Bartkiem pod lotnisko, zrobić jakieś fajne zdjęcia. Bartek jest zawodowym fotografem. Link wam zostawię do jego Facebooka w komentarzu, znaczy w opisie filmu, także sobie zobaczycie. Daje mi parę cennych rad, co poprawić w moich filmikach. Naprawdę wiele mi już zaskoczyło. Także myślę, że z filmu na film będziecie widzieć coraz lepsze efekty. Dla każdego na dobre to wyjdzie.
najbardziej śmierdzący owoc, jaki jest, durian, ale jest dobry. A tu moja ulubiona potrawa, a raczej deserek. Mango sticky rice. Piechota. Teraz gwóźdź programu, jak co niedzielę. Sweet Sunday. Także już wam pokazuję, co będę jadł. Te bułeczki są dla mnie numer jeden. Mają mleczne nadzienie. Czekoladowe też są pyszne. Tym razem wziąłem naleśniki. Przezajebisty, gwarantuję. Kolejną rzeczą, którą wam polecam w Azji, bo wiem, że wszędzie sprzedają, jest sok z ciny cukrowej. Robi się go w taką maszynką. Jest naprawdę mega pyszny. Znaczy, jak ktoś lubi słodkie, ja lubię. Wielu z was mnie pytało, jak spędzam weekendy, kiedy mam wolne od treningu, bo trenuję od poniedziałku do piątku, robię po 2 sesje, to myślę, że w tygodniu 10 sesji spokojnie wystarcza. Tym bardziej w Tajlandii, gdzie powietrze jest bardzo ciężkie do oddychania, temperatura jest bardzo wysoka i każdy trening jest mocny praktycznie. Także weekendy staram się spędzić bardzo aktywnie. Nie jest to trening, ale jest to aktywny wypoczynek. Podróżuję sobie, jeżdżę na przykład na jakieś dalekie plaże, niektóre mam jakoś blisko tutaj, tylko jakoś gdzieś dalej, ponieważ mam na to czas. W tygodniu nie mam na to czasu. W tygodniu nawet rzadko czas mam na plażę, żeby w ogóle jechać. I praktycznie od poniedziałku do piątku to mi się zdarza może raz pojechać na plażę, zaraz poleżeć na basenie, no tak to nic więcej tak naprawdę. Także sobotę, niedzielę wykorzystuję właśnie na to. No, ale naprawdę lubię się gdzieś wybrać, pochodzić, nakręcić bloga, a nie tylko leżeć. No. Tak samo lubię dobrze zjeść weekend. Ja uważam, że w weekend trzeba naładować się całą dobrą energią z jedzenia, no i ogólnie. Także jak będziecie na Phuket, będziecie gdzieś w okolicach Tigera, polecam wam Akai Cafe, dokładnie tam macie nazwę. Pokażę wam miseczkę. Wygląda pięknie, a smakuje jeszcze lepiej. Cena to jest około 20, nie, sorry, teraz podrożało, bo jeszcze podatek doliczają. To jest 200 batów, no to jest jakieś 25 zł. Tanio nie jest, bo nie jest. Ale naprawdę tak pyszne, że polecam każdemu. No i co, no później jeszcze wybieram się na masaż. Także trzeba odprężyć mięśnie, a tajski masaż bardzo w tym pomaga. Jest to ciężki, nie jest to masaż relaksujący, tylko jest to ciężki masaż, który polega na uciskaniu, deptaniu, wykrzywianiu w każdą stronę. I po prostu te dziewczyny robią tak masaż, żeby każdy mięsień, który wyczują w ciele, że jest spięty lekko, od razu no, uciskają go na hamana łokciem, kolanem, czym tylko się da, żeby ten mięsień puścił. Masaż jest bardzo bolący. Wiele osób nie lubi go i jeżeli pójdzie pierwszy raz, to później jęczą bardzo. Ale ja uważam, że ten masaż jest bardzo dobry, ponieważ po tym masażu może boli, ale jak się po nim wyjdzie, to człowiek czuje się niesamowicie dobrze. Bo każdy mięsień już jest rozluźniony, nic nie jest spięte, także bardzo fajnie. Jeszcze jedna akcja na koniec filmu. Bardzo się zdziwiłem, że ostatni filmik, który wrzuciłem z hasłem Pomagaj, ma tak mało wyświetleń. Jeżeli wrzuciłem filmik, na którym było napisane knockout,
w ciągu jednego dnia było 41 tysięcy wyświetleń, a w ciągu tam chyba dwóch tygodni było 85 tysięcy wyświetleń, czy jakoś coś koło tego. A na tym filmiku były niecałe 3 tysiące. Dlatego każdy, kto ogląda ten filmik do końca, niech wejdzie po prostu na tą stronę, na ten link do tego filmiku i niech to oglądnie. No. Myślę, że każdy z nas powinien pomagać, bo wiadomo, no, zwierzątkom trzeba pomagać. Druga sprawa, odpaliłem Patronite, także jeżeli ktoś jest zainteresowany mi pomocą, zapraszam, będę bardzo wdzięczny. Tyle tylko mogę w sumie co być wdzięczny, nic bardziej, ale i tak super. No i dziękuję też moim sponsorom. Także kończę ten filmik. Za parę dni wrzucę następny, który będzie z kombinacjami, ponieważ chcieliście kombinacje różne, takie podstawowe. Także to wrzucę i no i tak, no, subskrybujcie kanał, udostępniajcie i lajkujcie. No, tyle. Dziękuję i pozdrawiam. Hello! Hello! Wbijam właśnie na masaż i tak zakończę swój dzień. Także jestem w środku. Tajski masaż kosztuje około 30 zł, czasem 35. Także każdy, kto tu przyjedzie, mega polecam.